przygoda, przygoda, fajne przygoda. Zabierz się, przygoda, odwróć, odwróć nas. Odwróć, odwróć, la 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 la. Dobra, dojechaliśmy do Krynicy, dopłynęliśmy w sumie do Krynicy Morskiej. Teraz tutaj przez tłum się musimy przebić i ciśniemy w stronę w stronę tej przekopu, tego mierzei. Także ogień, lecimy. Ułacha, rowery dwa, ułacha, na polu stały. Ułacha, rowery dwa, ułacha, górale rozjechane. Ułacha, rowery dwa, ułacha, na polu stały. Jadę swobodnie z góry na rowerze, jestem podniecony, czuję się jak zwierzę. Z boku towarzysz raźno pedałuje, bing zredukował sił i nie żałuje. Patrzę na łące, pasą się jałówki, jędrne jałówki na zboczu bałówki. Kolej zahamował, zajechał. No, dojechaliśmy do tego mostu, który jest tutaj zrobiony, ten obracany ten most na przekopie Mierzei Myślanej. Jak widać, jest już prawie że wszystko gotowe. Zaraz tutaj sobie staniemy i oglądniemy to. Tu takie rondo powstało. No i tu jest ten most. Nie wiem, jeden z tych mostów miał być taki obrotowy, a drugi był podnoszony. Dobra, przejedziemy tam jeszcze w tamtą stronę, bo tu widzę, kanał jest zrobiony. Już są te gumy na bokach. Co tutaj widać? No widać już praktycznie cały ten przekop jest gotowy. Nie wiem, pewnie jakieś odbiory jeszcze muszą być uzyskane, ponieważ no tak na oko to mogłyby już statki przepływać. Szkoda, że taki wąski jest ten kanał, bo są i szersze statki. Tu widać śluzę, która właśnie łączy już Morze Bałtyckie z tym zalewem, zalewem Wiślanym. Dlaczego to powstało? No, według mnie bardzo ważny strategiczny punkt, ponieważ żeby statkiem dostać się na zalew tutaj Wiślany, trzeba było przepływać przez rosyjską cieśninę Puławską. No i nie zawsze oni, no jakieś tam wiadomo były układy, nieukłady, i niektóre statki przepuszczali, niektóre nie. Wiem, że dochodziło nawet do takiego czegoś, że zawracały niektóre statki. No teraz jak jest wojna, to też nie wiadomo, co się tam będzie działo. Ten cały dystrykt kaliningradzki, no wiadomo, jak to działa. Putin powie, że nie wolno przepływać przez tą cieśninę i koniec, nie? I wszystkie statki, które do naszych portów mają dopłynąć, do Elbląga czy tutaj gdzieś do Fromborka, no nie dopłyną po prostu, no. Jeżeli tego przekopu byśmy nie mieli. Tam tutaj na tym moście, co stoimy, to jest chyba podnoszony most, a ten, co widać tam w oddali, to jest obracany. Także no, będą obydwa mosty działały za jakiś czas, jak już puszczą to wszystko. No i co, no będziemy się przyglądać bacznie, kiedy to otworzą i będziemy niezależni tutaj od Rosjanów, jeżeli chodzi o dostęp do tutaj zalewu Wiślanego.
Dobra, ciśniemy dalej. W stronę Elbląga. Tutaj zrobimy jeszcze parę ujęć, jakichś fotek i ciśniemy dalej. Po drodze jeszcze taki smutny będzie punkt zaliczony. Mam nadzieję, że jeszcze będzie otwarty. Obozy zagłady w Stutthofie. Dobra, jedziemy. Na razie. Widzimy się z trasy. No, udało się polatać dronem. Udało się, ponieważ było małe przekupstwo. Z ochrony mi powiedział, że nie wolno latać. Ja mówię, a jest pan głodny? No jestem. A chce pan banana? Mówi, no chcę. Wziął banana. Mogę latać? Mówi, teraz możesz. No i to, co widzieliście, ten kawałek polatałem. Dość duży wiatr jest, także z drona mi znosiło cały czas. I tak dzielnie walczył tymi małymi śmigiełkami. W takim wietrze. No tak, poczytałem troszeczkę o tym. Długość tego przekopu to 1300 metrów, czyli kilometr i 300 metrów. To jest jeden z tutaj z węższych miejsc, gdzie można było zrobić ten przekop. W 2022 ma być otwierany, także generalnie w tym roku powinni to otworzyć. No, z tego, co widać, wszystko wskazuje, że plan będzie wykonany. Według mnie jest prawie, że w 100% dokończona cała inwestycja. Dobra, zawijam, bo trochę mam jeszcze kilometrów, a chcę jeszcze za dnia dojechać tam do tego Elbląga. Ogień, lecimy. Kąty rybackie. To jest kolejna mieścinka. Nie będę za dużo tu nagrywał, bo jak widać, jest tutaj dość spory ruch. Oczywiście ścieżki rowerowej do dzisiaj się krynica nie doczekała. Także witamy w Polsce. Lecimy dalej. Do tego
obozu zagłady mam gdzieś około 10 km. Więc no powinienem gdzieś tak za 20 minut tam być. Okej. No lecimy sobie. Taka dróżka poboczna do tego muzeum w Szczytchofu. Wiatr taki mam teraz fajny, taki boczny, lekko od tyłu, także wiatr mnie pcha trochę i generalnie lepiej się trochę jedzie, no bo wcześniej w tamtą stronę jak z Elbląga jechałem, to nie dość, że były te góry, po prostu jak w górach. O, Sztutowo już jest. Pięknie. My jesteśmy praktycznie w tej miejscowości, gdzie jest to muzeum. No dobra, dojechaliśmy tutaj do tego miejsca. W dzisiejszej wycieczce najbardziej smutne w Sztutthofie. Obóz koncentracyjny. Tych wież, które to się znajduje za mną, było 25. A to są pozostałości po barakach. Zostały tylko właśnie te środkowe części, które były z kamienia zrobione. Tam w oddali było widać taki komin i był chyba właśnie jako krematorium. Ja nie lubię takich miejsc. Byłem w Oświęcimiu, coś podobnego, dużo większe niż to. Straszne rzeczy, jak człowiek człowiekowi może, co może zrobić. Nieważne, czy kolor skóry, czy jest Żydem, czy ten, to jest człowiek, także generalnie nie rozumiem takich rzeczy. Szkoda, że zamknięte jest już, bo jest 18.15 w tej chwili, a do 18.00 jest czynne, także no trudno, nie udało się wejść. Aczkolwiek nie jest to taki duży obszar jak w Oświęcimiu. Poza tym zginęło tutaj około 65 tysięcy ludzi. No i w Oświęcimiu chyba blisko milion, także jest to dużo, dużo mniej, ale no i tak jest to olbrzymia ilość ofiar. Dobra, zawijam dalej, bo nic tutaj więcej nie zobaczymy. Tak jak mówiłem, tutaj 25 wież było wartowniczych. Tutaj wcześniej właśnie czytałem o tym. Podwójnym ogrodzeniem ogrodzony ten teren z drutu kolczastego. Zewnętrzny rząd drutów podłączony był do źródła wysokiego napięcia. Także myślę, że nielicznym udawało się stąd uciec. A jedyne wyjście właśnie było próbą ucieczki i po prostu wyjście na tamten świat, nie? Dobra, jadę dalej. Tam jeszcze będzie widać w oddali chyba ten komin, krematorium. Tam właśnie z tyłu. Także no, miejsce nie za ciekawe. Przykre, że ludziom robią takie rzeczy. Dobra, jedziemy dalej. No dobra, dojechaliśmy do mostu
czterech pancernych. Tutaj któraś tam część była nagrywana. Jest to bardzo stary most. Kiedyś był podnoszony, ponieważ te wszystkie te mosty na tej rzeczce musiały być podnoszone, bo kiedyś to był szlak żeglugowy. Teraz już oczywiście jest to nieczynny most. Te wszystkie mechanizmy pordzewiały, nie działa to. Oczywiście w Polsce to nic nie działa. W Niemczech by to wszystko wyremontowali, by się fajnie podnosił ten most. Dobra, ciśniemy dalej. Kolejny tutaj mostek. Szkarpawa. Taka rzeczka. No i też jest podnoszony, oczywiście nie działający. Jak to w Polsce? Tutaj w Polsce nic nie może działać. Dobrze, że w ogóle nie rozkręcili tego mostu na złom. Szkarpawa, taka jest rzeczka. Dobra, ciśniemy, jeszcze mamy trzy dyszki. Tam gdzie samochód stoi koło kapitana przyczepy w Elblągu, tam przy lotnisku. No, dzisiaj zrobiliśmy 46 do Fromborka z Elbląga tam. Później stateczkiem to się nie liczy, bo to sobie płynęło do Krynicy Morskiej. I z Krynicy Morskiej tu jest 56. Czyli tak naprawdę 101 będzie dzisiaj zrobiony. Taka setunia znowu. Dobra, jadę, bo tu jest taki ruch, że generalnie ciężko tu się jedzie, bardzo. A nie ma oczywiście rowerówek. Jesteśmy w Polsce, także musimy się tu jakoś tam dostać do tego Elbląga. Dobra, ogień. Kolejny mostek, podnoszony oczywiście. Rzeka Tuga. Rzeka Tuga. Tu nawet taki pomościk, żeby można było przycumować. No to ciekawostka. Ciśniemy. Ciśniemy dalej. Stobiec. Miejscowość Stobiec. Ogień. Teraz taką dróżką boczną. Fajna dróżka, tylko wiatr znowu prosto mi w twarz dmucha, także bardzo ciężko jedzie. Ledwo osiągam 18 na godzinę. No trudno, no trzeba jakaś do tego Elbląga dojechać. Zostało jeszcze 24 km, także około godzinki. Godzina 15 mniej więcej pokazuje mi. A jest godzina 19:25. No czyli na przed 21 powinienem być, tak o pół do może za 20. No niestety dzisiaj tak jakoś ten wiatr tak hula, że tego drona chciało mi po prostu tam zwijać na tym przekopie. Dobrze, że się udało to nagrać i wylądować normalnie, bo już kurde w pewnym momencie był zanik połączenia jak gdyby z aparaturą, też nie wiedziałem w ogóle gdzie on się znajduje. No, ale jest tam funkcja automatycznego powrotu do startu, także pewnie by przyleciał, ale przy wietrze mogłoby go lekko zwiać na boki i mógłby nie wylądować w tym samym miejscu. No dobra, ogień, lecimy. Śkróweczki. Siedzą sobie.
elegancko. Tu mają nawet dojście do tej wody, także mają co pić. Trawę sobie żrą. Na drogę nie wyjdą, bo tu pastuch widzę jest rozstawiony, także pod prądem. Piękne. Takie malutkie niektóre. Dobra, cisnę dalej. Mała malownicza wioseczka Marzęcino. Tu jaki dom, kurczę, po prawej. Wow. W lewo skręcamy, tutaj mamy Elbląg. Mostek. Jogi, lecimy dalej. Mały odpoczynek, przystanek tu taki znalazłem po drodze. Wjeżdża banan. Popijam Oshi i cisnę dalej. Taki naprawdę 3-minutowy postój. Zostało 50 minut mniej więcej, tak pokazuje jazdy. Także słońce jeszcze nie zachodzi i mam nadzieję, że za dnia dojedziemy. Dobra, zajadam i jadę dalej. Na tej chmurze tam taka pojawia się kawałek tęczy. Tam w ogóle nie pada deszcz. Dziwne takie zjawisko. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale tak mniej więcej. Dziwne, tylko kawałek jest taki tęczy. Nie schodzi ona w dół. Deszcz tam nie pada, także nie wiem, dziwne. Miejscowość Kępki. Przejeżdżam przez kolejny most. Rzeka Nogat. Z prawej strony wiatraki. Już słońce powoli sobie zachodzi. Zostało jeszcze 12 kilosów. Ciężko tu się jedzie, bo jest, kurde, cały czas wiatr w twarz. Normalnie jakby hamował rower. No spoko, dojedziemy. Ogień, lecimy dalej. No i co? Pod koniec sobie zafundowałem jeszcze taki skrót po płytach. Nie zbyt fajnie się to jedzie, bo znowu trochę wolniej. No ale nie wiem, czy to się uda. Tak mnie poprowadziła ta nawka, kurczę. Dobra, jedziemy. Na koniec jeszcze taka szutrówka przed samym Elblągiem. Lecimy. Elbląg. Miasto monitorowane. Fiu, fiu. O, tutaj jakieś bulwary, kurde, w tym Elblągu. Ale tu ładnie. W końcu jakiś most był, żeby przejechać na drugą stronę.
Dobra, musimy odnaleźć drogę do kapitana. To jest zakaz, to już tu nie pojedziemy. Pojedziemy tu. Życie tętni. To jest ten napis taki podświetlany Elblak. Zobaczcie. Jaki czat. Ale super. Dojeżdżamy. Koniec wycieczki dzisiaj. No trochę zeszło, bo tutaj po tym Elblągu trochę pobłądziłem, normalnie. Dobrze, że tą nawigację mam drugą. Bo telefon mi się już wyładował zupełnie, a kable zostały w samochodzie. Czy zawsze coś tam, że są dwie nawigacje? Mamy citrowankę, spakujemy się i ciśniemy w kolejną miejscówę. Na dzień dzisiejszy cała wyprawa dobiega końca. Baba parą statkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny... No i co, moi kochani, to już koniec tej małej pętli żuławskiej. Jak wam się podobało, to dajcie łapeczkę oczywiście, subika zostawcie z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie zobaczyć kolejne wyprawy. No i co? I do zobaczenia w przyszłą niedzielę o godzinie 10. Trzymajcie się, cześć! Dziadek Bosmanem był na tym statku, wśród majtków wzbudzał wiecznie strach.